Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej w tym roku dołączyła do Europejskiego Tygodnia Kodowania, zwanego Code Week, który trwał od 9 do 24 października. Czym jest Code Week? Już krótko Wam wyjaśniam. Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. W ramach Code Week już od 9 lat organizowane są wydarzenia uczące kodowania i umiejętności przydatne w dzisiejszym świecie, takich jak logiczne myślenie, współpraca, uczenie się na błędach i wiele innych. Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa ścigają się w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów. W 2020 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej w ramach Code Week zorganizowała aż 16 wydarzeń, w których uczestniczyło 6 grup przedszkolnych, 9 klas szkół podstawowych, a nawet młodzież i dzieci z punktu bibliotecznego w Komorowie. Tematy, które poruszyliśmy, to goście z kosmosu, zakodowane kolory oraz tajna misja robota. Dzieci miały okazję kodować z robotami Foton. Było kolorowo, ekologicznie i zabawnie. Zobaczcie sami.